Dzień dobry, tutaj podcast Branżowisko po raz 184. Witają się. Karol Klosz, dzień dobry. I Paweł Gregorczek. Dziś dosyć trudne tematy dla branży, ponieważ kilka razy co najmniej będziemy mówić o słowie kryzys. No nie wiem, czy takie przykre te informacje, znaczy nie są pozytywne, ale takie spodziewane, więc yy, nikt tu nie odkrywa, yy, że tak powiem, koła na nowo. To prawda, kryzys kołem się toczy, można by powiedzieć, a zaczynamy od tematu, który no, był takim troszkę szokiem dla branży, że mówimy o tym kryzysie, mówimy, a tutaj mamy już takie namacalne efekty tego kryzysu. Mowa oczywiście o informacji z firmy Velux, która podała, że w związku z pogarszającą się, z pogarszającą się sytuacją popytową i wynikającą z niej koniecznością Redukcji zatrudnienia prowadzi w tej chwili rozmowy z, tam nie wiem czy są związki, ale z, z załogą, z pracownikami, ponieważ część z nich nie będzie już załogą Veluxa. No właśnie, konieczne zwolnienia, redukcje wynika to oczywiście z tego, że są już na magazynie nawet zatowarowani i nie ma tak dużej ilości zamówień, nie ma dla kogo produkować. E, natomiast e, e, ja nie jestem tym wielce zaskoczony, bo firma Fakro informowała o spowolnieniach już w połowie roku i wtedy informowała o redukcjach i o zwolnieniach, e, o spowolnieniu e, dynamiki wzrostu, wręcz o spadkach, e, o redukcjach, no. E, Myślę, że tutaj po prostu Velux również od dłuższego czasu się z tym liczył. Bo przypomnijmy, że troszkę inna jest specyfika produkcji okien dachowych względem okien pionowych. Tutaj mamy raczej zestandaryzowane wymiary, więc można produkować na zapas. No i ten zapas w magazynach Veluxa się pojawił, ponieważ spadł mocno popyt, jak informuje firma. Więc no, magazyny są pełne wyrobów gotowych. Nie ma potrzeby w tej chwili, by w takim stanie zatrudnienia nadal funkcjonować. Velux dłuższy czas informował o tym, że robi wszystko, żeby zatrzymać te miejsca pracy. Przypomnijmy sobie o tym, że chociażby wprowadzili czterodniowy tryb pracy, żeby no, mniej krócej pracować, ale żeby wszyscy mogli pracować, ale widać, że ten problem popytowy cały czas się pogłębia. No i wiemy teraz skąd to wynika, natomiast nie wiemy, Idąc krok wstecz jeszcze, z czego wynika ten duży spadek popytu? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, tak poszukujemy troszkę po macku. Znaczy, moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta, bo to co jeszcze jako tako trzyma... E, branżę okienno nożwiową, okien fasadowych, elewacyjnych, e, to są e, duże inwestycje. To są bloki, to są mieszkania. Tam nie e, ma okien dachowych. Tam nie ma okien dachowych. Mhm. E, są w szeregowcach, są w bliźniakach, e, w domkach jednorodzinnych. A w domkach jednorodzinnych, nawet jeżeli mamy, e, bo patrzymy na e, statystyki gus w zakresie wydanych pozwoleń na budowę. To, że mam wydane pozwoleń na budowę, wcale nie znaczy, że będę budował w najgorszym możliwym okresie, kiedy ceny są wysokie. I to jest pokłosie tego, że wiele umów z wykonawcami, wiele budów zostało przez inwestorów indywidualnych wstrzymanych. I na swoim też przykładzie mogę powiedzieć, że Velux jest również poniekąd ofiarą. Twojej decyzji, pewnie budowlanej? Nie, akurat nie, ale jest ofiarą cen stali. E, w jaki sposób? W taki sposób, że e, dekarze e, nie mają pracy. Dekarze nie, e, nie pokrywają dachów w obecnej chwili. E, znam kilka co najmniej firm dekarskich, którym wszystkie, absolutnie wszystkie umowy z roku 22 spadły. Plany, które mieli, e, czyli domy, które mieli przykrywać, e, zostały odłożone. E, znam oczywiście jeszcze przy tym kilka takich których ten spadek miały 50 Dla firmy dekarskiej małej, dwubrygadowej to jest, to jest śmierć. No i to dekarze zakładają okna dachowe, to oni je montują. Jeżeli nie robią dachu, nie robią przykrycia, no to również nie robią okien dachowych. I moim zdaniem ten oficjalny, oficjalne statystyki dotyczące wydanych pozwoleń na budowę mają się nijak do rzeczywistych, prowadzonych procesów budowlanych, bo tych e, te albo bardzo spowolniły, albo zostały całkowicie wstrzymane. Oczywiście są tacy, co w ogóle ich tam ceny niczego nie obchodzą i budują dalej, ale, ale no, gdyby nie oni, to byśmy mieli tutaj totalny stop. Tak. Ja jeszcze poszukuję jednej, jeszcze, jakby tutaj, jednego rozwiązania. Chodzi mi o rynek e, renowacji. Mhm. E, Oczywiście w tej chwili coraz mocniej również Velux komunikuje, że można wymienić okna dachowe w ramach dotacji, tam wymienia m.in. czyste powietrze, ale widać też, że jeżeli inwestor decyduje się na wymianę okien, rzadko myśli o oknach dachowych, a nawet jeśli pomyśli, to ile my mamy tych okien dachowych w starym budownictwie nadającym się do renowacji? Niewiele ich jest. Ja na przykład mam dosyć... Spory dom, w którym mam zaledwie dwa okienka dachowe i to jeszcze mniejsze niż teraz jest standard okienny, one mają z 30 lat, więc dużą ingerencję w poszycie dachowe by mnie kosztowało, żeby teraz wymienić sobie dwa nowe okna dachowe, więc się nie decyduję na to i myślę, że takich inwestorów jest też sporo, więc te proporcje też w renowacjach są takie, że Mało obejmują one tak naprawdę okien dachowych, jeżeli już jakiś budynek nadaje się, jeśli chodzi o wiek i, i, i stan stolarki do tego, żeby je wymieniać. Jeżeli nadwymienię, no to to jest kwestia jednego, dwóch okien. No ale to też pewnie jest proporcjonalne w stosunku do generalnie rynku okien dachowych względem rynku okien pionowych, że, że no trudno się spodziewać, żeby okien dachowych wymieniało się tyle samo, co okien pionowych. Nie, nie pionowych. o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że w tej chwili w nowoczesnym budownictwie na pewno jest więcej okien dachowych. Niż w tym starym sprzed kilkudziesięciu lat. Więc. No nie wiem, no nie wiem, pojęci. E, kostki, e, budynki z, płaskami, z płaskimi dachami, oczywiście stodoły są, e, są popularne, natomiast nowoczesne, kanciaste, kostkowe budownictwo, e, kostkowe w sensie kostkowe, to się kojarzy z, z budownictwem z lat 80. Z ale... gierkowymi takimi tak, tak. kwiatami. Ale, ale e, w... Wbrew pozorom nie wydaje mi się, żeby obecna moda sprzyjała oknom dachowym. Przecież mi się wydaje, że te stodoły troszkę właśnie otwierają ten rynek na, na, na te okna, ale też pamiętajmy, że również w tych kostkach przecież mamy świetliki, które też wykonuje Velux. Więc... Ale one nie są tak popularne, bo okna płaskie tak, tak. Do, do dachów mhm. płaskich, one również nie są tak popularne i są potwornie drogie. Tak, natomiast jakby kończąc moją myśl, chodzi mi o to, że te wszystkie programy dotacyjne na termorenowacje w małym stopniu obejmują okna dachowe, tak? więc tutaj też nie będzie takiego zastrzyku popytowego dla Veluxa. Niby mamy analogię względem też Fakro, które też mocno ograniczyło produkcję, ale zastanawiam się, czy powody, dla których ten popyt jest mały, jest zbieżny. Wydaje mi się, że Fakro na pewno przez to, że straciło rynek rosyjski w tej chwili i z innych powodów jakby odczuwa braki popytowe. Velux, jeśli chodzi o obydwie fabryki, czyli tutaj mam te zakłady namysłów Mysłów Gniezno, z tego co pamiętam, tak, mhm. to głównie one produkują na Europę na, 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 na rynki eksportowe, więc też trzeba tutaj szukać czynnika takiego właśnie popytowego w innych krajach, które, które też pewnie jest negatywne. Nie jestem w stanie jakby stwierdzić, jak to jest w sytuacji globalnej, natomiast w skali europejskiej myślę, że jest to zbieżne. Stopy procentowe, wstrzymane budowy, mniej rozpoczętych procesów inwestycyjnych no i wysokie ceny stali, co przez to miałem na myśli, mówiąc o tym, że po Poniekąd, że tak powiem, sam jestem e, świadkiem, czy sam również biorę w tym udział. E, od ponad pół roku odkładam decyzję o e, pokryciu dachu blachą, bo uważam, że ceny są abstrakcyjnie e, wysokie. I nie przekonują mnie argumenty, że w kwietniu to było taniej, czy tam w marcu to było taniej, bo była wtedy promocja, a teraz nie ma promocji, pomimo mm -hmm. tego, że teraz cena stali jest niższa niż wtedy. Tak. E, jakby nie przekonuje mnie to, i, i, i dopóki nie muszę, no to wiesz, dopóki nie mam ciśnienia, no to, to, to tego nie robię. No tak, czyli też A też nie to jest. Aż za tym idzie lekarz, który okien. miałby to wykonać, mhm. y, również nie ma pracy. No i jakby, no niestety. Producenci będą mieć straszny problem. Ci, którzy yy, robią właśnie okna dachowe, yy, więc nie widać jakby światełka w tunelu dla nich, bo nie nadrabiają w tym momencie na rynkach eksportowych, nie nadrabiają w tym momencie yy, albo nie mają dużych szans na nadrobienie tego w ramach termomodernizacji budynków, bo, bo ta skala jest niewielka, jeśli chodzi właśnie o wymianę yy, okien dachowych, więc yy, no, ten przyszły sezon. Źle się zacznie. No i ciekawe, czy będzie jakieś odbicie w, w trzecim, czwartym może kwartale, czy to będzie po prostu taki sezon spisany troszkę na straty. E, nie chcę tutaj e, wróżyć, bo jest wiele czynników. E, no ale generalnie e, uważam... Nie wiem jak w kontekście okien dachowych, czy właśnie tych, tej, tej, tej dystrybucji, tego rodzaju dystrybucji, ale raczej nie spodziewałbym się i, i, i nie patrzyłbym zbyt optymistycznie na Sezon 23. Dobra, dalej informacje, bo mamy drugą informację, króciutko o tym, że Eko okna i Drutek znalazły się na liście największych prywatnych firm. To jest zestawienie przygotowane przez Forbes. Co ciekawe natomiast do tekstu zabrakło na liście największych eksporterów Gdzie jako okna z wartością 2,25 miliardów złotych Zajęły 50 miejsce, 51 miejsce Tu za grupą Kenty tak, 50 to są 50 miejsce mają, ma grupa Kenty Co ciekawe wspólnie Jakby tak zwróciłem na to uwagę Że grupa Kenty i jako okna To w zasadzie te same produkty Ten sam, dokładnie ten sam produkt Mogą uznać za eksportowany. Y, tak, to, to prawda, że częścią jakby produktu y, Eko-Okien jest produkt, y, możemy pomyśleć, y, Aluprofo, tak? Tak, tak, tak. Y, to prawda. Kolejna informacja, również y, króciutko chcemy zwrócić uwagę na to, że branża zaczyna głośno domagać się pewnych zmian legislacyjnych, ponieważ EPPA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Dostawców Systemów. Y, okiennych z PCW, no, wzywa do stworzenia ambitniejszych wymagań, y, takich minimalnych, jeśli chodzi o termomodernizację i chce, aby te programy rządowe, stymulujące popyt na efektywne energetycznie wymiany, starych okien na nowe, y, były sensowniej zbudowane, żeby to nie było tak, że mamy w tym momencie możliwość takiego... Y, dobrowolnego udziału w termomodernizacjach chcą troszkę wymusić jakby na legislacji Unii Europejskiej, aby te przepisy wymuszały wręcz taką głęboką termomodernizację z użyciem nowoczesnych okien, ponieważ też wskazują na to, że to przez właśnie stolarkę między innymi te nasze budynki są bardzo nieefektywne energetycznie, że ta efektywność energetyczna jej rola cały czas rośnie w tej chwili w dobie Sytuacji geopolitycznej i wynikającej z niej sytuacji energetycznej na starym kontynencie. No i też wykazują, co jest też chyba dobrym argumentem, żeby przekonywać tutaj osoby odpowiedzialne za prawo w Unii Europejskiej, że akurat nasza branża jest też bardzo mocno zaangażowana w recykling starych materiałów budowlanych, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o recykling PCW, to branża stolarki odpowiada za 25% recyklingu właśnie PCW w Europie. Um. Dobrze, że rozwinąłeś ten wątek. Miało być króciutko, ale muszę się do tego odnieść, bo początek zabrzmiał abstrakcyjnie. To znaczy e, zaostrzyć minimalne wymagania dotyczące stolarki w termomodernizacji. W Polsce to jest wymóg WT-2021, gdzie już i tak była awantura o to, czy nie są za bardzo wyżyłowane te, te parametry U. I i z tego punktu widzenia wydaje mi się to abstrakcyjne. Oczywiście może jakby z punktu widzenia europejskiego, bo to jest komunikat europejskiej tak. organizacji, a nie ich polskiego oddziału. Tak. Może z perspektywy europejskiej jest inaczej w innych krajach. Wiesz co, wydaje mi się, że nie musimy tego postrzegać jako nowe budownictwo, ale w zaostrzenie przepisów może wymagać tego, by stare budynki szybciej spełniały nowoczesne współczesne wymogi. No Tak, to rozumiem, ale jakby nie można zaostrzać wymogów względem stolarki jako takiej stosowanej w termomodernizacji, no bo ta już jest wyżyłowana i już są to wysokie parametry dla okien energooszczędnych. Natomiast e, zgadzam się z tym, że e, trzeba doprowadzić do tego, e, żeby mm, termomodernizacja częściej wiązała się z głęboką termomodernizacją. Tak. Nie zgodzę się natomiast z tym e, i tutaj może, że tak powiem, branż Strzał w kolano, ale nie zgadzam się z tym, że to okna są jednym z ważniejszych elementów termomodernizacji w kontekście z, y, mm, priorytetów całej, całego programu termomodernizacyjnego. Termomodernizac Owszem, one są jednym z ważniejszych składników, ale to nie one psują środowisko. W związku z tym, to nie priorytet nie jest w postaci wymiany okna, tylko w postaci mniejszej emisji do atmosfery, czyli w pierwszej kolejności piece. Pewnie, ale myślę, że tutaj ważnym czynnikiem właśnie takim zmieniającym trochę myślenie byłoby robienie takiej głębokiej modernizacji, która właśnie szłaby w parze z wymianą źródła ciepła. Oczywiście, oczywiście, z tym no i się tego, zgadzam, żeby... ale, ale to ja uważam, że mamy do tego stworzone narzędzia, i zamiast wymagać legislacyjnych zmian, które spowodują, że tylko głęboka termomodernizacja będzie dofinansowywana albo tylko ona będzie miała sens, um, powinniśmy dążyć do tego, żeby tą głęboką termomodernizację wypromować korzystając z istniejących programów i narzędzi. Tak. E, I w tym miejscu mogę powiedzieć, że ostatnio właśnie podsyłałem Tobie między innymi artykuł dotyczący kontroli najwyższej, i, e, kontroli najwyższej Izby Kontroli. No NIK po prostu dokonał e, kontroli e, działania Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska, a konkretnie nawet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kontekście realizacji planu do, e, w zakresie termomodernizacji. I stwierdzono, że obecny obecne tempo na poziomie około 200 czy tam 2400, 2400 wniosków tygodniowo w programie Czyste Powietrze to jest o połowę za mało, żeby tak. zrealizować cele. W związku z tym... Będą podnoszone środki na termomodernizację, będzie tych pieniędzy jeszcze więcej. Mają one zmotywować ludzi do głębokiej termomodernizacji, zniwelować skutki tak. inflacji. Minimalna kwota ma być podniesiona. Dla nas jednak jako dla branży najistotniejszy jest ten zapis w programie Czyste Powietrze, w którym jest mowa o tym, jaka jest kwota dofinansowania do okna za metr kwadratowy. Jeżeli ona nie urośnie, bo zmiana cen ostatnim okresie okien z, no, była tak dynamiczna, jeśli chodzi o wzrosty, że po prostu coraz mniej okna yy... Będzie miało dofinansowanie, tak więc y, rzeczywiście taki Kowalski z Nowakiem mogą się nie decydować na wymianę okien w momencie, w którym coraz mniejsza kwota będzie przeznaczana na tę część termomodernizacji, więc tutaj jeszcze muszą dokonać się zmiany w przepisach. Dobre jest to, że czysto powietrze cały czas ewoluuje ewoluuje w kierunku mm, takim korzystnym dla inwestorów, więc też korzystnym dla producentów materiałów budowlanych, y, dla stolarki itd., tak Idzie to w dobrym kierunku. No i też przypominam o stronie dotacje na okna.pl, gdzie coraz więcej jest materiałów, coraz szerzej zaczynamy mówić o tym, że warto wymieniać okna i... Szkolić, edukować y, tak naprawdę środowisko dealerów, żeby to oni. No właśnie, to jest to, o czym, o czym e, powiedziałem chwilę wcześniej. Ja uważam, że potrzebna jest e, nam większa ekspozycja na e, głęboką termomodernizację, większe nastawienie na te programy, większa promocja generalnie całego rynku. Ale tą modę trzeba wykreować e, i, i wierzę, że to się uda. Natomiast, e, no to, to jakby wyjaśniając moją myśl, nie uważam, że okna nie są ważne. Są jednym z najważniejszych elementów tej, tej energetyki i zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. No tak, ale, ale mamy kopciucha... Ale priorytetem tak. jednak, czy założeniem tego programu jest przede wszystkim likwidacja emisji CO2 do atmosfery tak. przez e, kopciuchy. Możemy na tym skorzystać, powinniśmy na tym skorzystać. E, jak widzimy, e, te postulaty są zbieżne z tym, co zauważane jest w Polsce. Te postulaty organizacji EPA są zbieżne z tym, co zauważono w Polsce, czyli termomodernizacja przede wszystkim głęboka musi przyspieszyć. Tak. I będziemy mieli tego efekty, podejrzewam, już w 2023 roku. Jeżeli szukamy argumentów albo szukamy sposobów, jak nie spisać 23 roku na straty, no to właśnie w ten sposób. To znaczy nastawić się na um, głębokie termomodernizację i ten, ten, ten rodzaj klienta. Tak i podsumowując też mi się wydaje, że takie programy dotacyjne jak Czyste Powietrze jest dużą szansą dla naszej branży, żebyśmy ten popyt jednak ratowali w przyszłym sezonie. Wiadomo, że to nie jest dobry program, nie jest sprawny, sam, e, czyste powietrze w tym momencie ma pewne braki jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o naszą branżę, żeby ja, ją stymulować. Ja i tak uważam, że to jest przełom w e, stosunkach e, pomiędzy administracją publiczną a obywatelem. Tak, jest to, jak ten lepiej. program funkcjonuje, jak, jacy ludzie tam pracują... Cudzysłowie urzędnicy, ale to nie są urzędnicy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, że my nie jesteśmy petentem, tak, tylko partnerem tak, w. Naprawdę. Tak. Słuchaj, dostaję teraz mniej więcej tak dwie tygodniowo odpowiedzi pozytywne w programie Czyste powietrze, a jeżeli gdzieś popełniam błąd, co się zdarza, dostaję telefon z prośbą i wytłumaczeniem, no gdzie tak, ewentualnie ciemno A nie odrzucam ci wniosek. A, mhm. a nie on przeleży miesiąc, tak. a później mi odrzucą, tylko e, bardzo sprawna informacja i czego nikt może nie zauważa na co dzień, ale ja zwróciłem na to uwagę. Przy decyzji pozytywnej dostajemy podziękowanie, pismo tam oczywiście z sygnaturą prezesa wojewódzkiego funduszu, z sygnaturą jego i tak dalej. Podziękowanie za udział w termomodernizacji i z, zmiany dla klimatu. Tak. I to, to, to jest fajne. fajne. Widać, że obu stronom zależy na tym, żeby jak najwięcej tych dotacji było realizowanych w tym momencie, więc nie jest to doskonały program dla stolarki, ale warto z niego korzystać. Inni korzystają, inne branże korzystają, więc okej, okay. Może boisko nie jest najlepsze, jakość murawy jest taka sobie, ale wszyscy... Gramy na tym samym boisku, więc możemy wykorzystać tę szansę dla nas jako dla branży. Kolejne informacje, w skrócie, co jeszcze na naszej stronie? E, od nowego roku grupa Norden, do której należy również zakład w Olsztynie, w Wolsztynie, tak miało być, e, mieć będzie nowego dyrektora zarządzającego w norweskiej siedzibie, zafunkcjonuje również nowe centrum innowacji produktowej, a to w artykule pod tytułem e, zmiany w centrali grupy Norden. Potwierdziły się informacje związane z grupą Javal, czyli Ipsos. Nowy projekt firmy Javal ma być skierowany do klientów z sektora skomplikowanych technicznie. Projektów. Błażej Dobrowolski będzie zarządzał tym projektem, będzie też w zarządzie właśnie Psosa, więc nadchodzi nowe. Więcej na ten temat w Jawal rusza z projektem dla obiektów, a już w poprzednim odcinku zapowiadałem ten temat i kilka słów o nim mówiłem w eko-oknach. Panie też? Tak, i nie daje mi spokoju Twoje pytanie o skojarzenia. Kojarzy mi się to z pewnym samochodem na Y. E, Altia pewnie. Tak, e, i kojarzy mi się również z, e, w drukarkach. Epson, firma taka, tak? E, bardzo możliwe, że to właśnie z Epsonem, ale generalnie kojarzy, kojarzy mi się e, z takimi rzeczami. Ypsos, wysoki w greckim, więc mówimy tutaj o wysokich pewnie obiektach albo planach. Popularność ogrodów zimowych w krajach niemieckojęzycznych osiągnęła swój szczyt w zeszłym roku, w kolejnych latach jednak będzie spadać. Tak to jest prognozowane. A dlaczego popyt na ogrody zimowe osiągnął zenit w 2021 roku? Taki tytuł artykułu. W ostatnich 18 latach polski rynek elementów złącznych zwiększył się siedmiokrotnie. Firmy zaopatrują nie tylko rodzimy rynek, ale w ostatnich latach znacząco wzrósł eksport, a więcej o tym w artykule Rynek elementów złącznych z szansami na rozwój. A ostatnia informacja to jeszcze takie echa po OFS 2022, czyli temat Ukrainy. Jaki jest potencjał? Tego rynku, jacy są jego reprezentanci, czy my mamy tam szansę jako eksporterzy, jakie produkty tam są popularne, o tym. Więcej w 25, czyli najnowszym odcinku podcastu Plusy minusy analizy branży stolarki, w którym z Maksimianem Mirosem z Centrum Analiz Branżowych analizujemy właśnie między innymi rynek ukraiński. Czas na przegląd ekonomiczny. I to krótki. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. No i pierwsza informacja z MFO. E, bardzo są to ciekawe informacje, bo e, udowadniają, że e, wyniki spektakularne z sezonu ubiegłego były e, czymś niestandardowym, mhm. były, były czymś okolicznościowym i... i, i Wiele rzeczy się na to zbiegło, ale, ale po prostu było skumulowane w jednym czasie. MFO, wyniki trzeci kwartał oraz sytuacja na rynku stali. Stal kosztowała średnio 4150 za tonę, co daje duży spadek, bo na początku kwartału było to ponad 4600, a koniec 4100. Dalej, spadek koniunktury którego się spodziewają, które wiedzą, że będzie w rynku okien, który jest dla nich dużym rynkiem zbytu, na początku spodziewają się, że odczują to na początku 2023 roku i z całą pewnością w związku z tym się do tego przygotowują. Przychody w trzecim kwartale wyniosą 240 prawie 1 milionów złotych w stosunku do 320 prawie 4 milionów złotych. Z kolei zysk netto jest ciekawy. 11,9 miliona złotych w stosunku do 62 milionów złotych. Bardzo duży spadek, ale tym bardziej on potwierdza, że wyniki z ubiegłego roku nie są wyznacznikiem ich rentowności na stałe. To, to, to się zdarzyło, bo zostało skumulowane wiele działań w tym czasie. Z drugiej strony widać troszeczkę, że na tych szalonych wzrostach cen... Korzystały firmy jednak, prawda? Nie, no Bo... oczywiście, no jakby wiesz, po to się robi biznes, żeby na koniec mieć wyznacznik w postaci nie tego, że ktoś się po. Lepiej po plecach i powie, że fajną robotę robisz, tylko po to, żeby na koniec liczby ci wyznaczyły, czy robisz to dobrze. Więc no tak. e, e, widać, że MFO robiło to bardzo dobrze. W ramach Stall Street zobaczymy, jak te zapowiedzi mają się do ich wyników za chwilę. Ale jeszcze przejdźmy do Asa Abloy, ponieważ firma podsumowała trzeci kwartał działalności. No i w tym kwartale przychody netto ze sprzedaży wyniosły niemal. 32 miliardy koron szwedzkich. Jest to wynik o 33% wyższy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Tam sprzedaż wyniosła 24 miliardy koron. Spółka przy tym podliczyła, że wzrost organiczny był na poziomie 14%. Firma przyznała, że w trzecim kwartale udało jej się przygotować i podpisać 6 umów przejęcia. A jakże, i słynie z przejęć, skupna kupna. E, łączna sprzedaż roczna tych przejętych firm wynosi około miliard koron. Wskaźnik EBITA to jest 47% na plusie w porównaniu do roku ubiegłego. No i też ważna kwestia jest taka, że Asa Abloy poinformowała przy okazji tego trzeciego kwartału, że ma problem z akwizycją amerykańskiej firmy HHI. To jest oddział Spectrum Brands. No i okazuje się, że we wrześniu amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że będzie próbować zablokować tą transakcję. Więc tutaj jeszcze nie wiemy, czy będzie w portfolio Asablo i czy nie. A jak już mówimy o przejęciach, to jeszcze warto odnotować, że 1 listopada do koncernu dołączyła kolejna firma. Mówimy tutaj o firmie. Metaflex, grupa Metaflex to producent m.in. specjalistycznych drzwi automatycznych do sektora ochrony zdrowia i chłodni, 45-letnie doświadczenie, no i firma ma swoją siedzibę w Holandii oraz w Indiach, a prowadzi sprzedaż w 60 krajach. Eee, bardzo duża kolejna akwizycja duże pieniądze. Ciekawa jest natomiast ta informacja o zablokowaniu czy próbie zablokowania przez Departament Sprawiedliwości transakcji nabycia. Wolny, wolny rynek ma różne tutaj widzę um, definicje, jak się okazuje. Czyżby coś tutaj były, wiesz, jakieś e, specjalne kontrakty albo coś takiego? No cie, ciekawa, ciekawa e, historia. No i zobaczymy, kto, kto wygra tę batalię. Czy Departament Sprawiedliwości, czy Szwedzi? To zależy, kogo Departament Sprawiedliwości będzie miał e, w w wiesz, w wyższych władzach i kto. Kto silniejszy, tak, kto jest silniejszy, kto będzie miał mocniejsze interesy, kto, kto będzie miał mocniejsze karty. Kto ma większe lob lobowanie tutaj. Dobrze, w takim razie zobaczmy, już zapowiedzieliśmy hmm, Stall Street, więc zobaczmy jak tam notowania, ale ja się nie spodziewam zbyt wiele zielonego koloru. Mm -hmm. oh. mm -hmm. A mimo wszystko um, lekko się odbijamy. Więcej plusów niż minusów. ML Czekaj, System, ML system no. bez zmian. Grupa Kęty 3,37 na plusie w, w tydzień. Selena bez zmian. Kompremum dalej 1,48 na plusie. MFO po ogłoszeniu informacji o wynikach za trzeci kwartał plus 3,37. Mimo tej zapowiedzi spadków, Tak. Tak, właśnie e, teoretycznie negatywna informacja. Znaczy ktoś, kto śledzi od dłuższego czasu będzie wiedział, że to wcale nie jest negatywna informacja, ale kiedy podajesz informację, że masz 12 milionów zysku, a rok temu miałeś 62, no to raczej no tak. e, świadczy to e, na pierwszy rzut oka o, o spadkach i raczej jest to negatywna informacja, a mimo to giełda reaguje pozytywnie. No ale to, to tylko znaczy... laik widzi, że to są spadki, a każdy kto troszkę zna się na rynku wie, że tamten rok był szalenie wyjątkowy. Więc ja myślę, że to taki właśnie dla inwestorów będzie czas akumulacji i oczekiwania. Może nawet nie na 23, kiedy pojawią się spadki. Wcześniej może jeszcze będą, co mamy teraz, listopad. Nie, no to już raczej, raczej taki, takie długoterminowe. Czyli historie. co, to jest ostatni dzwonek, żeby zainwestować w tej chwili znaczy, w Nie wiem, no bo to już jest 30, 33 zł e, za, za akcję. Nie wiem tego, no było dopiero co 30, 31, tak? E, niewykluczone, że tutaj wiesz, chwilowo mamy jakiś plusik i, i zaraz będzie, będzie spadek. My ruchów nie wykonujemy żadnych. Nie, nie. No, mamy, mamy i MFO, i grupę Kenty w portfelu. E, Przydałoby się, nie, Selenę też mamy, niestety mamy dużo ML system. Dalej, Mercor 079 na plusie, i ogólnie znowu się wypłaszcza tutaj kierunek ruchów cen związanych z Merkorem, ale ostatnio było bardzo pozytywnie, ostatnio było sporo plusów. Na końcu mamy Sanok, który 0.13 spada, ale widzę, że w dniu kiedy nagrywamy już tak nieśmiało próbuje w górę, więc jest szansa, że. Generalnie tydzień zakończy się na plusie. Nasz portfel po tym tygodniu to jest łącznie od początku minus 20,9, 20 co jest znacznie lepiej niż generalnie sytuacja rynkowa giełdowa by w tym okresie wskazywała. Z dwa odcinki temu już tam 25 było chyba, prawda? Jakoś no 24, tak. zbliżaliśmy się pod 25, więc troszeczkę się odbiliśmy. Natomiast e, no, jest to minus duży, 20%, duży minus, ale pociesza mnie to, że e, mniejszy niż cały rynek w tym czasie e, cała giełda się załamała i, i, i jak... Generalnie to wyglądało. Chociaż są spółki, które w tym czasie dużo zarabiały, bo trafiłem jedną spółkę, która zrobiła 250% w tym czasie. Co ciekawe jest z Boża. Hmm. No. Przedstawione informacje nie stanowią porady inwestycyjnej, a gra na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Każda inwestycja powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą. No, 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 takie, takie tam e, przedsiębiorcze ten ten się błyszczy. ci powiem, że przyciąga niezłe procenty i przechody mam wrażenie. E, może tam biznes trzeba jakiś dalszy no. okoliczny założyć. Z Swoją drogą rozmawialiśmy ostatnio w oknach i e, gdzieś tam padło hasło od kogoś, że e, każdy z okolicy, każdy, kto nawet nie z okolicy, bo to już firma globalna, ale każdy chciałby być dostawcą dla ekookien. Tak, e, cokolwiek, nawet rękawiczki BHP sprzedawać. Wurczaki kurczaki dorożne tam e, na stołówki, żeby dowozić, tak, prawda? Każdy chciałby dostarczać do ekookien cokolwiek. I wiesz, co, i właśnie sobie pomyślałem, że. Znaczy, znaczy e, wiesz, są firmy, które pokazują, że jednak nie każdy, no bo to, jakoś tak, się tam nie pchają tak, rękami tak. i nogami, ale generalnie mały biznes, chciałby Dobry... wokół tak. ekookien rosnąć. Dobrym klientem może być właśnie, Ekook być dobrym klientem dla wielu branż. I sobie pomyślałem, że za długo być. Może będzie taka migracja zarobkowa w drugą stronę i w sumie Czesi mają niedaleko w sumie do Dorači Boża, żeby jeździć do pracy. No teoretycznie tak, ale e, zwróć uwagę na to, co się działo chociażby w okresie jak był koronawirus. E, przejazd tej granicy kosztował cię 14 dni e, izolacji. No, tak, tak, wtedy tak. I Opowiadaliśmy chyba tą historię. E, jak, e, bo ja byłem wtedy w, w Profie. E, tak. tam koło, jak się właśnie jedzie na Czechy. E, mhm, tam na, na trasie cieszą, chyba. Tak, mhm. tak. To, to oni mają swój, swoje centrum badań i innowacji. E, I w tym samym czasie, kiedy ja tam jechałem, przy, przejechałem z Odpowiedni, a dalej już są tylko Czechy. I była właśnie historia o gościu, tym, dokładnie w tym samym czasie, który ominął ten zjazd, pojechał I, i kwarantanna, a dosłownie za granicą od razu zawrócił, nie? No ale taki peszek. No cóż, o jeden zjazd za daleko. Dobrze, w takim razie przed nami został już tylko suchar, proszę pana, więc proszę bardzo. Chciałoby się powiedzieć, że soczyście, ale zdecydowanie nie. Co jest komplementem jednym suchara? Sucho. Co mówi pomarańcza, gdy czegoś nie wie? Nie mam pomarańczowego pojęcia. I ten suchar, proszę pana, powstał, gdy moja córka wybierała pomarańcze w biedronce, żeby, żeby, żeby zakupić i stwierdziła, tato, mam chyba suchar, ale nie wiem, czy jest dobry. Wydajesz. Super, bierzemy. Im gorszy, tym lepszy. Znaczy, im bardziej suchy, tym jest lepszym słucharem, więc ja myślę, że tak. To jest dobry słuchar. E, no dobrze. Dziękujemy za odcinek numer 184. E, widzimy się, słyszymy za tydzień standardowo. Do zobaczenia.